Drodzy bracia i siostry, uczestnicy wielkopiątkowej liturgii w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Umiłowani w Chrystusie Panu, w kraju i poza Jego granicami, którzy łączycie się z nami za pośrednictwem Radia Maryja. Pozdrawiam słuchających nas żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i innych służb mundurowych troszczących się o bezpieczeństwo naszego państwa i jego obywateli, a dziś będących na służbie. W sposób szczególny zwracam się do was, którzy dźwigacie krzyż choroby i cierpienia, do osób w podeszłym wieku, samotnych, opuszczonych, uwięzionych. Miłość Boga i bliźniego jest wartością, która ostatecznie nadaje sens ludzkiemu życiu. Dla niej warto żyć, cierpieć, a nawet oddać swoje życie. Miłość przynagla nas, aby nie zatrzymać się jedynie na progu uczuć i deklaracji, ale zdobyć się na konkretne czyny podjęte dla Boga i dla człowieka. Miłość łączy się z ofiarą, a nawet żąda ofiary. Jezus wypowiedział wiele słów na temat miłości, które potwierdził konkretnymi czynami. Swoją misję tak określił: nie przyszedłem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. Dokonywał tego przez czyny miłości miłosiernej. Wielki Piątek nadszedł dla Jezusa czas ostatecznej próby. Za cenę cierpienia i ofiary życia złożonej na krzyżu potwierdził to, czego nauczał. Nie szukał męczeństwa. W przededniu męki, modląc się w Ojcu, doświadczył lęku. Wtedy usilnie prosił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. Nadszedł jednak czas, kiedy chcąc ocalić ludzkość od zła oraz stając w obronie własnej godności i prawdy, nie zawahał się poświęcić swojego życia. Najpierw upomniał jednego ze sług arcykapłana, który go spoliczkował. Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Zaś stojąc przed Piłatem, odważnie wyznał: ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Krew Jezusa przelana w czasie biczowania miała sens. Sens miała także krew, która wypłynęła z przybitych do krzyża rąk i nóg oraz serca przebitego włócznią żołnierza. Ta ofiara była konieczna, aby dokonać dzieła odkupienia. Śmierć Syna Bożego na Golgocie była potwierdzeniem prawdy, że miłość żąda ofiary, że nie ma prawdziwej miłości bez wysiłku i bez cierpienia. Siostry i bracia, drodzy uczestnicy wielkopiątkowej liturgii, już za chwilę żołnierze w uroczystej procesji wniosą do Katedry Polowej krzyż. Chórzyści Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego będą śpiewać pieśni pasyjne. A my w milczeniu będziemy podchodzić do krzyża, świętego znaku bezinteresownej miłości Boga do człowieka, aby ze czcią uklęknąć i złożyć pocałunek miłości. Zapytajmy wtedy samych siebie, czy w naszym życiu nie sprowadzamy miłości jedynie do uczuć, do deklaracji.
Pytanie o zdolność do ofiary i poświęcenia należy do zasadniczych, jakie dziś należy sobie postawić. Miejmy odwagę zrobić rachunek sumienia z naszej wierności Bogu i czynów miłości w odniesieniu do bliźnich. Wszak Jezus powiedział: wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście samemu uczynili. Miejmy odwagę stanąć wobec ukrzyżowanego w prawdzie. Najpierw biskupi i kapłani powinni zapytać samych siebie: czy słowa pouczeń potwierdzamy życiem? Czy w duszpasterskiej posłudze nie brak nam odwagi, aby podobnie jak Jezus głosić prawdę i upominać się o godność i poszanowanie praw każdego człowieka? Czy stając w obronie najwyższych wartości, jesteśmy gotowi przyjąć biczowanie słowem nieuczciwej krytyki, pomówień, a nawet oszczerstw? Czy do końca zaufaliśmy Jezusowi, który nas przekonuje: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą? Podczas adoracji krzyża o zdolność do ofiary na wzór Jezusa powinni także zapytać małżonkowie. Przecież w godzinie zaślubin przyrzekaliście sobie wzajemną miłość, wierność i uczciwość. Ponadto zobowiązaliście się do wspólnej wędrówki przez całe życie na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej dobie. Czy stać was na kompromis, przebaczenie, a nawet przyjęcie cierpienia, aby ocalić sakramentalny związek? Czy pamiętacie hymn o miłości, w którym święty Paweł apostoł poucza, że miłość jest cierpliwa, łaskawa, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie szuka swego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma. Nierzadko zdarza się, że w kryzysie małżeńskiej miłości padają dramatyczne słowa: za późno. Za późno odkryłem, że bez ofiary i poświęcenia nie przetrwa żaden związek. Niech w tym świątecznym czasie nie zabraknie odwagi, aby przeprosić za wszelkie zło i prosić o wybaczenie, póki nie jest za późno. Trud rachunku sumienia winni także podjąć rodzice, którzy zobowiązali się wychowywać swoje dzieci w wierze i w duchu ewangelicznych wartości. I rodzice chrzestni, którzy zdeklarowali swoją pomoc w chrześcijańskim wychowaniu. Stawiajcie sobie pytania o realizację tych zobowiązań. Czy wspieracie słowem i przykładem chrześcijańskiego życia dzieci i młodzież, aby pozostały wierne Bogu i Kościołowi? Proszę także osoby w jesieni życia, chorych i cierpiących, abyście stanęli w prawdzie wobec tajemnicy krzyża. Przyjmijcie zapewnienie świętego Jana Pawła II, że Kościół was nadal potrzebuje, waszej modlitwy i wyważonych rad. Uwierzcie w zapewnienie świętego papieża o wartości życia ziemskiego. Jak powiedział, warto je przeżyć do końca. Jest bowiem piękne mimo swoich ograniczeń i uciążliwości. I zaraz dodał: głębokim pokojem napełnia mnie myśl o chwili, w której Bóg wezwie mnie do siebie, z życia do życia. W
wpatrując się w umęczonego na krzyżu Zbawiciela, pytajcie samych siebie o radość życia pomimo ograniczeń i uciążliwości, jakie niosą wieki choroby. Czy w świetle wiary jesteście przekonani o tym, że wasze życie ma sens? Potrzeba rachunku sumienia dotyczy także środowiska wojskowego, policji i innych służb mundurowych. Każdy, kto składa przysięgę, że będzie stał na straży wolności, pokoju, poszanowania praw człowieka i porządku publicznego, liczy się z tym, że za wierność tym zobowiązaniom musi być gotowy przelewać krew, a nawet ofiarować swoje życie. Przypominają o tym pomniki i pamiątkowe tablice dla uczczenia żołnierzy, którzy polegli w walce o wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Mówią o tym kolejne tabliczki z imionami i nazwiskami policjantów, umieszczone na tablicy pamięci w Komendzie Głównej Policji w Warszawie. To forma upamiętnienia tych, którzy polegli podczas służby w bohaterski sposób, wypełniając rotę ślubowania. Przede wszystkim przypominają o tym krzyże, bo właśnie ten znak miłości, znak ofiary umieszczamy na grobach poległych. W zeszłym tygodniu opinią publiczną wstrząsnęła wiadomość, że podczas ataku terrorystycznego we Francji 44-letni policjant oddał życie za jedną z zakładniczek przetrzymywanych przez radykalnego islamistę. Przed 10 laty nawrócił się i przyjął chrzest. Umocniony przez słuchanie Słowa Bożego i systematyczny udział w Eucharystii, w heroiczny sposób wypełnił przykazanie miłości. Życie swoje dał. Kapłan, który umierającemu podpułkownikowi udzielił sakramentu chorych, zaświadczył, że tylko wiara może wyjaśnić szaleństwo tej ofiary, za które wszyscy go dziś podziwiają. Niech każdy z was, którzy nosicie mundury, zapyta samego siebie, czy stać mnie na takie poświęcenie w chwili zagrożenia zdrowia i życia drugiego człowieka? Czy jestem gotowy, aby w sytuacji deptania podstawowych praw człowieka i zagrożenia wolności naszej ojczyzny stanąć w ich obronie nawet za cenę przelanej krwi i utraty życia? Bracia i siostry, papież Franciszek poucza nas, że krzyż nie jest przedmiotem ozdobnym ani dodatkiem do ubrań, czasem nadużywanym, ale znakiem religijnym, który należy kontemplować i rozumieć. W obrazie Jezusa ukrzyżowanego objawia się tajemnica śmierci Syna Bożego jako najwznioślejszy akt miłości, źródło życia i zbawienia dla ludzkości wszystkich czasów. Liturgia wielkopiątkowej adoracji krzyża nie może być tylko czymś zewnętrznym, co jedynie porusza nasze serca i pobudza do współczucia ukrzyżowanemu. Jezus przestrzegał swoich uczniów: kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bracia i siostry, zanim złożymy pocałunek miłości na tym świętym znaku bezinteresownej miłości Boga do człowieka, obudźmy w sobie żal za grzechy przeciwko przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Przesłanie zawarte w słowach "miłość żąda ofiary" zobowiązuje. Skoro wiara bez uczynków jest martwa, to i miłość domaga się czynu. Pytajmy więc o te czyny, podchodząc do ucałowania świętego znaku, jakim jest krzyż.
dniu odkupieńczej ofiary Chrystusa na krzyżu, będziemy teraz modlić się za cały świat, za wszystkich ludzi,